Dieta niskokaloryczna czy planowany post? O tym w dzisiejszym odcinku. Już Sokrates mawiał, że jedzenie więcej niż dwóch posiłków w ciągu dnia to barbarzyństwo. Czyżby ten sławny myśliciel był zwolennikiem okresowego postu? Wydaje się, że tak. Warto zaznaczyć, że kaloria to kaloria, jednostka energetyczna. Aby zapewnić redukcję masy ciała, należy zastosować deficyt kaloryczny bez względu na stosowany model odżywiania. Jak się okazuje, niektóre modele odnoszą lepsze rezultaty od innych. Dlatego chciałbym przyjrzeć się dwóm modelom. Jednym diety niskokalorycznej, inaczej MZ. Drugim modelem jest okresowy post, inaczej IF. W trakcie diet niskokalorycznych z czasem mogą się pojawiać napady wilczego głodu, gdzie wymyka się ilość przyjmowanych kalorii. Ma to trojakie podłoże. Pierwsze może być to podłoże psychologiczne, kiedy już jesteśmy zmęczeni ciągłym odmawianiem sobie. Drugie może być to podłoże fizjologiczne, kiedy hormony sytości są na tyle nisko, że pomimo spożycia większego posiłku nie czuje się uczucia sytości. Powrót hormonów do normalnego poziomu może zająć kilka miesięcy. Widzicie tutaj okres idealny do książkowego efektu jojo? Trzecim czynnikiem może być po prostu źle zaplanowana i skonstruowana dieta przy niskiej podaży energetycznej, może nie dostarczać wszystkich składników odżywczych. W takim wypadku należy przyjrzeć się odpowiedniej suplementacji minerałów, witamin, białek czy tłuszczy. W okresowym poście natomiast uczucie głodu może występować w pierwszym okresie zmiany nawyków żywieniowych. Wraz z trwaniem tego modelu odżywiania organizm się adaptuje. Ponadto model ten zakłada zjedzenie większej ilości kalorii w krótkim okresie czasu, co pozwala lepiej się nasycić. Wyobraźcie sobie, że macie dzienną podaż kalorii na poziomie 1800 kilokalorii. Podzielcie to na dwa posiłki i uwierzcie mi, że to będą dwa obfite posiłki. No to zwróćmy uwagę na podłoże psychologiczne. W trakcie trwania postu jest okres okna żywieniowego, kiedy się najadamy, i okres niejedzenia, nad którym łatwiej zaplanować. Nie myślimy wtedy o jedzeniu, ponieważ mamy świadomość podjętej decyzji. Podłoże fizjologiczne. W trakcie postu hormony odpowiadające za uczucie głodu są wyciszone. Jak pokazują tu również badania, w długookresowych terminach poziom hormonów głodu coraz bardziej się obniża. Natomiast w trakcie okna żywieniowego dużo łatwiej się nasycić. Ponadto bilans składników odżywczych jest niezwykle istotny, aby nie doprowadzić do niedoborów. Jedząc tylko dwa posiłki dziennie, należy zwrócić uwagę, aby były dobrze zbilansowane, zawierały pełnowartościowe źródła białek, tłuszczy, węglowodanów oraz warzyw i owoców, z którymi wiążą się ilości witamin i minerałów. W niedawno opublikowanym badaniu z Uniwersytetu Lioma Linda z Kalifornii naukowcy zaobserwowali cztery czynniki sprzyjające utrzymaniu niskiej masy ciała. Po pierwsze, jedzenie dwóch posiłków w ciągu dnia. Po drugie, zachowanie postu przez 18 godzin w ciągu doby. Po trzecie, niejedzenie kolacji. A po czwarte, jedzenie śniadania lub obiadu jako najobfitszego posiłku w ciągu dnia. Według aktualnej wiedzy zdecydowanie lepiej sprawdza się zastosowanie diety niskokalorycznej z okresowym postem. Może kojarzyć się nieprzyjemnie, jednak znany jest praktycznie w każdej kulturze i w każdej religii. Stosują go na świecie miliony ludzi. Aby zacząć, wystarczy wydłużyć okno nocnego postu od kolacji do śniadania, powiedzmy do 12 godzin. Jedząc kolację o 19 i śniadanie o 7, uzyskujemy 12 godzin postu w ciągu doby. A korzyści takiego modelu jest zdecydowanie więcej niż sama redukcja tkanki tłuszczowej. Możemy tutaj wymienić chociażby przeciwdziałanie chorobom, zachowanie mentalnej młodości, sprawności umysłowej, redukcja stanów zapalnych, ryzyka nowotworów czy chorób układu krążenia. Jeszcze się zastanawiacie, czy warto stosować takie rozwiązanie? Istnieje wiele diet i wiele modeli odżywiania. Jednak niewiele zostało tak dobrze przebadanych jak model okresowego postu. Jeżeli podobał Wam się ten filmik i interesują Was podobne zagadnienia, dajcie mi znać, zostawcie kciuka, a przede wszystkim skubnijcie suba. No i nie zapominajcie, że podstawą do wszystkiego jest keep active, keep rolling!